Dlaczego używam tak dużego aparatu, tak dużego obiektywu do fotografowania ceremonii, i mówię, że używam to po to, ażeby być mniej widocznym? No właśnie. Wszyscy myślą, że inaczej, ja też tak myślę. Mniejszy sprzęt, mniejszy obiektyw, bardziej niewidoczny i ja będę mniej widoczny podczas dnia ślubu i wesela. Tak, jak i również nie. Jeśli chodzi o ceremonię ślubu, ja stawiam na ten obiektyw, ten Kolos 7200. Pozwoli mi to być bardzo daleko, daleko i pozwoli mi to praktycznie być w miejscu. Używam go zarówno jak i do fotografii, jak i do wideo. Bardzo często robię fotografię i wideo jako jedna osoba tak zwana hybrydowa fotografia ślubna. Ten obiektyw, akurat Tamron, Tamron 7200, ma wbudowaną stabilizację, a więc pozwala mi to ustabilizować obraz jeszcze lepiej już z ręki, ale to, że jest, że mam możliwość właśnie zbliżenia od 70 do 200, czyli bardzo, bardzo daleko, jest w stanie, jest, pozwala mi być. Yy, przesuniętym dalej. Nie muszę wchodzić gdzieś blisko między parę młodą a yy, księdza <gryw> w broncie Boże yy, gdzieś. Pomiędzy parę młodą, a gości przeszkadzać im nie. Ja nie chcę być centrum uwagi, jeśli chodzi o ślub, ja chcę być przesunięty dalej, wręcz przeciwnie, nie chcę być w ogóle widocznym, nie chcę być w ogóle słyszalnym. Używam trybów cichych, ale pomijając to, jakiego trybu używam na aparacie, jeśli chodzi o obiektyw, 7200 jest moim obiektywem. Jeśli chodzi o ceremonie jest moim pierwszym obiektywem, pierwszym moim wyborem, jeśli chodzi o jakąkolwiek ceremonię, czy to jest ceremonia w kościele, cywilna, czy to jest ceremonia innego innej kultury, praktycznie zawsze go mam na sobie, zawsze go mam na aparacie jako pierwszy obiektyw, który zastosuję.